Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 20 Ultimate Team, seria Road to Glory. No i dzisiaj czas odebrać paczki za Food Champions, za Division Rivals. Tyle co wróciłem właśnie z Londynu, więc prawdopodobnie ten odcinek zobaczycie w piątek na spokojnie o godzinie 16, bo dzisiaj już jest trochę za późno. No i zobaczymy, kogo uda się ciekawego trafić w player pickach. Przejdźmy w takim razie do odbioru nagród, bo już nie ma co przedłużać. Jakbym troszkę dzisiaj bardziej, że tak powiem, zamulał, to przepraszam, ale w ciągu dwóch dni dospałem zaledwie kilka godzin, bo lataliśmy w nocy właśnie i tak to wszystko wyglądało. Pewnie widzieliście na Instagramie, na stories, albo też zdjęcie właśnie z kepą. Jeśli ktoś nie widział, to po prostu wbijcie na mojego Instagrama i tam macie wszystko. Zacznijmy w takim razie od nagród za Division Rivals. Tutaj oczywiście nie wybieram nic innego jak monety. To mi się przyda, chcę skład sobie ulepszyć, więc monety wędrują na moje konto Division Rivals. Która to jest liga, to już teraz, nie wiem, 58 tysięcy. Zobaczmy, bo ja robiłem te wyzwanie, nawet nie wiem, w której jestem obecnie lidze, bo spadałem specjalnie. Liga szósta aktualnie, no z czwartej do szóstej sobie spadłem i znowu pewnie będę powoli wspinał się do czwartej ligi, wyjdą nowe wyzwania, spadnę sobie do szóstej, żeby je zrobić i tak w kółko. Jakoś nie przykładam do tego uwagi. No a teraz przejdźmy oczywiście do odbierania nagród za Food Champions, ranga Gold 2. Taką rangę wbiłem w ostatni weekend. Nie jestem z tego jakoś zadowolony, bo tak naprawdę grało mi się dość słabo. Ale skoro grałem słabo i wbiłem Golda 2, to i tak nie jest źle. No dobra, zobaczmy. Jeśli chodzi o player picki, Werner albo Walker. Reszta idzie na przepalenie, więc tutaj nic innego się nie będzie działo. Munia in, 84, Hazard. Tak się zastanawiam, kogo sobie tutaj wybrać. Wiecie co, weźmy sobie Hazarda. Zawsze będę mógł powiedzieć, że wziąłem, miałem Hazarda w player pickach, a tak serio to nie chciałem brać Sumera, bo może teraz będzie coś lepszego. No jest reprezentacja Anglii, no jest reprezentacja Anglii, ale to jest tylko Smalling. No niestety, no Smalling 83. Tak przeczuwałem, że za te nagrody za Food Champions to nic ciekawego nie wypadnie. No ale dobra, no wiem, że mogłem tam wybrać 86, ale właśnie tak byłem ciekaw, czy poleci mi coś lepszego dzięki temu, czy jednak nie. No i teraz przejdźmy sobie do paczek, bo oczywiście to was interesuje też. Trochę tutaj sobie tylko ściszę, żebyście nie mieli echa niepotrzebnego. No i zobaczmy, co będzie w paczkach. Czy uda mi się zupgrade'ować mój skład? Czy będzie jakiś walkout? No nie, ekrany będą, walkoutu nie będzie. Portugalia, SO i PP, nie, João Cancelo. Tak jest, João Cancelo, a jeśli chodzi o prawego obrońcę, to ja myślę nad małym upgrade'em, małą zmianą w moim składzie, więc ten João Cancelo może okazać się nawet nie taki zły, jeśli chodzi o sprzedaż. PP też był w ogóle czterech Portugalczyków. Dlaczego tak, to nie mam pojęcia, tych sobie oczywiście sprzedam na Quicksell pójdę po prostu, tego jeszcze weźmiemy tutaj. Reszta wędruje do klubu. No przydałby się jakiś fajny traf. W tamtym tygodniu nie miałem nic fajnego, jeśli chodzi o paczki. Jak będzie w tym tygodniu? No jak na razie słabo. Tutaj też nikogo nie będzie, więc to mogę już sobie szybciutko pominąć. No powiem wam, że dwie ostatnie moje ligi weekendowe to niezbyt dobrze wyglądałem, jeśli chodzi o trafy. Ani o player picki, ani o nagrody właśnie z paczek. Może to jest kara za to, że trafiłem właśnie Griezmana 90 i teraz już do końca FIFA nic nie trafię. No i tutaj też nikogo nie będzie niestety, także no te upgrade'y nie będą jakieś niesamowite niestety. O, Zieliński w paczce, przynajmniej tyle. Dobra, tych sobie tutaj wysyłam. Oczywiście ja to wszystko teraz sobie muszę poukładać, przemyśleć, jak przebudować delikatnie mój skład. Zobaczymy, w którą stronę pójdziemy i zaraz się z wami widzę. Zanim jednak przejdziemy do upgrade'u mojego składu, pokażę wam jeszcze teraz paczkę, którą sobie zrobiłem, bo SBC zostało ukończone. No i zobaczymy, kto z Ligi Mistrzów pojawi się w środku. Gwarancja dwóch rzadkich piłkarzy z UEFA Champions League o ocenie 81+. Czy będą ekrany, czy będzie walkout, nie mam pojęcia, ale wątpię w to. No chociaż zobaczmy. Zobaczmy po raz pierwszy, czym mnie tutaj EA ugości. Nie będzie walkoutu, są tylko ekrany. Jovic? Nie. Czego mi się to z Jovicem skojarzyło? Savić 82. Warto było. Savić i Giroud, czyli tak wyglądała ta moja paczka. No to chyba nie będę jej więcej robił. Nadszedł ten moment, kiedy ja muszę się pożegnać z moim menelem. 24,5 tysiąca, tyle za tą kartę otrzymałem. Strzelił u mnie naprawdę mnóstwo bramek.
Sami wiecie, jaką był legendą dla tego klubu. Czekamy kiedyś na jego drugiego informa, jak się pojawi, to oczywiście będę chciał go kupić, ale póki co z nim się już muszę pożegnać, bo dzięki temu, że go sprzedałem, to będę sobie mógł kupić nowego napastnika, którego zobaczycie już za chwilkę. No dobra, wszystko już jest gotowe, więc mogę wam pokazać, co tutaj się ciekawego wydarzyło w moim składzie. Przede wszystkim nowy prawy obrońca, którym jest Walker. Kupiłem go za 77 tysięcy, jego złota wersja warta jest 72 tysiące, więc jakoś specjalnie dużo też nie przepłaciłem. A ta karta niebieska, zdecydowanie ładniejsza. Zrobiłem jedną rzecz, której wy byście pewnie w większości nie zrobili, bo to jest totalnie bez sensu. Wydałem 40 tysięcy końców po to tylko, żeby zdobyć tego pana w wersji niebieskiej. On ogólnie jest droższy od swojej wersji złotej o 5000, nie, przepraszam, o 8000, no ale musiałem tam tego sprzedać, straciłem trochę na podatku, no i odkupiłem sobie tego pana właśnie w wersji niebieskiej za 655 tysięcy. Wiem, że to nie jest mądry ruch, jeśli chodzi o moje finanse, ale właśnie chciałbym sobie już go zostawić praktycznie do końca gry, więc niech będzie w wersji niebieskiej, tak też jak inne moje karty, które tutaj widzicie, jakoś tak ładniej wyglądają. Wiem, że tak po 5000 bym mógł sobie odejmować i bym miał więcej budżetu, ale już później tego nie będę robił, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie takie małe uzależnienie. No i słuchajcie, w takim razie na prawą stronę musiałem sobie kupić jednego zawodnika, który tylko i wyłącznie posłuży mi tutaj do zrobienia zgrania tak naprawdę, i zaraz na początku meczu będzie zamieniany na razie w tym tygodniu jeszcze albo za Zachę, albo za Politano, przepraszam, albo za Politano, albo za Promesa, bo Zacha to będzie oczywiście mój drugi napastnik. Także albo Politano, albo Promes. Zobaczymy, kto będzie lepiej grał na SPO, obu będę testował. Damy więcej pograć właśnie po Politano w tej lidze weekendowej, bo Promes już dużo grał, więc zobaczymy, jak Politano się spisze. No i mój nowy napastnik to Gamero 86 w wersji Halloween, zobaczcie na jego statystyki. Trochę może przeszkadzać 3 gwiazdki sztuczek, ale przetestujemy sobie go, bo jeśli chodzi o jego atrybuty, no to zobaczcie, wykończenie praktycznie full, więc ma tutaj 82 plus 13, także to wygląda naprawdę wszystko spoko. Zobaczymy, czy dołożyć mu trochę pace'a, czy użyć innego stylu gry, ale to sobie jeszcze na spokojnie wszystko zobaczę, bo kupiłem go ze stylem gry Exekutor, który daje mu boosty do strzałów i podań, także znajdę coś może bardziej pod niego, jeśli chodzi o tempo i strzały. No ale i tak ta karta wygląda naprawdę bardzo fajnie, zwinny, dobra kontrola piłki, dobre wykończenie, fajne tempo, więc zobaczymy, jak się będzie spisywał razem w duecie właśnie z Gamero. Ważne, że on jest prawonożny, bo potrzebuje prawo i lewonożnego napastnika, także tak to wszystko pozmieniałem. No i zobaczymy właśnie, jak Politano będzie grał wchodząc z ławki, a w przyszłości być może tutaj pojawi się ktoś inny i połączy Politano, no zobaczymy. Chcę na razie przetestować, kim będzie mi się grało najlepiej. Czekamy również na Rio Ferdinanda już niedługo, mam nadzieję, który się tutaj pojawi i uzupełni mi to wszystko, i wtedy cały budżet pakujemy w atak, także czas na pierwszy mecz, zobaczymy, jak będzie grał Gamero. Zobaczmy sobie więc na skład mojego pierwszego przeciwnika. No i tutaj ładnie liga angielska, formacja 3-5-2, chyba tak, dobrze mówię, 3-4-1-2, przepraszam, bo nie popatrzyłem na lewy dolny róg, 3-4-1-2, no jestem ciekaw, czy w trakcie meczu będzie zmieniał, jak to będzie wyglądało, zobaczymy, trzeba uważać na pewno na kilku zawodników, no i przetestować tych moich. Najchętniej to bym sobie kupił jakiegoś Ben Yedera w Informie albo Insigne do tego składu, no różne są opcje, tylko na razie to nie jest mój budżet jeszcze. W ogóle ten Insigne Halloween, on jest teraz w cenie około chyba miliona, coś takiego. Także zobaczymy, czy troszkę stanieje ta karta. A teraz Gamero może mieć ładną, ale miałby asystę do... Czekajcie... Wijnaldum, miałby asystę właśnie do wybiegającego tam Griezmana chyba. No i patrzcie, jak ładnie zameldował się niebieski Van Dijk, widzicie? Niebieski Van Dijk to jest plus 10 do strzałów z główki. Chociaż w sumie ostatnio w debiucie chyba też trafił, no jak go kupiłem tego złotego, to w debiucie trafił bramkę właśnie z główki. Gamero, pierwszy kontakt z piłką chyba w tym meczu i mamy bramkę na 1-0. Czy to będzie mój nowy napastnik? Tak przynajmniej z miesiąc, jakby wytrzymał, to byłoby fajnie. No oczywiście zobaczymy, co EA jutro ciekawego dorzuci do drugiego sezonu. Ale wieczorkiem też pewnie będę robił live'a właśnie z Foot Champions, więc to wszystko powinniśmy na bieżąco już sobie zobaczyć i omówić. A teraz może być bramka po kick-offie, i tak niestety też się stało. Zaczyna od środka, mój przeciwnik tworzy akcję, no i mamy gola. To się często zdarza w FIFA, ale trzeba z tym żyć.
Wow, co to było? No i patrzcie, klasyczna FIFA, z 2-0 robi się 2-2, ale ładna bramka, to chyba Abraham tak strzelił, nie? Ale huknął z lewej nogi. No tego się nie spodziewałem, tak sobie spowolnił przed polem karnym, myślę, czeka na rozegranie. A tu łupnął naprawdę nieźle. To jest właśnie Politano, to jest ta jego zwinność. On nawet wchodząc z ławki gra naprawdę bardzo fajnie, a co dopiero jak kiedyś będzie grał u mnie w podstawowym składzie. Do tego muszę mieć albo Insigne w fajnej wersji, albo jakąś po prostu ikonę, żeby to wszystko się tam kleiło, jeśli chodzi o zgranie. No, zobaczymy, jak wszystko wyjdzie w trakcie. I tak to Road to Glory naprawdę wygląda spoko. Póki co, z tygodnia na tydzień ten skład staje się lepszy, a teraz możemy jeszcze to ładnie skontrować. Politano, zobaczmy, Politano, tak jest, zabierz się z nim, o to chodzi. Patrz, jakby tutaj jeszcze udało się zagrać, o tu jeszcze wyżej. No prawie, chociaż jeszcze może Gamero, ale gość ma wykończenie, serio. Nie miał może za dużo sytuacji w tym meczu, ale wszystko to, co mu spadło pod nogi, albo co mu podałem, to albo kończy dobrze, albo to są mu fajne strzały. Podoba mi się to. Ale to ładnie zagrali, gorzej z wykończeniem, czy... No patrzcie, dwa słupki! Czyżby Gamero zaliczył hat-tricka w swoim... Przesadziłem, troszkę fantazja poniosła i Gamero mógł zaliczyć hat-tricka w swoim debiucie, to byłoby ładne. No i mamy koniec tego pierwszego spotkania w dzisiejszym odcinku, wynik 4-2, myślę, że fajny debiut Gamero, zobaczymy jak w tym meczu drugim zagra Promes, porównamy sobie go z Politano, chociaż mecz meczowi nierówny. Zobaczmy, co tutaj ciekawego ma mój drugi przeciwnik. No tego Martineza trzeba się troszkę obawiać i myślę, że Costy, bo naprawdę Douglas Costa w tej FIFA wydaje mi się, że jest bardzo spoko. Zresztą kilka razy Foot Champions ratował mi tyłek, kiedy wpuszczałem go właśnie z ławki. Być może nawet na dłużej powinien u mnie być na ławce, no zobaczymy. Co ten Gamero? Jakie gość ma strzały? Naprawdę, gra mi się nim póki co bardzo fajnie. Oj, Mendy, dobra, zagrajmy tutaj. De Jong, Wijnaldum, ruleta i strzał. Kurczę, już zrobiłem przedtem ruletę i strzał, będzie teraz wiedział w ciemno od razu, że tak często robię, ale to już trzeba będzie zrobić coś innego po prostu. I Ben Yedder tutaj jeszcze widzę śmiga. Nie wierzę w to. Co to było w tym momencie? To miało być podanie po prostu do bramkarza, specjalnie nawet sobie nim trochę wychodziłem, żeby szybciej był przy piłce. No ale jak okazało się, to podanie do niego nie dotarło. FIFA stwierdziła, że jednak nie, po prostu. To się już tak musiało skończyć, jak Griezmann ma taką piłkę, to on się nie myli w takich sytuacjach. Wracamy do gry, 1-1, no i oby bez takich błędów w obronie u mnie. Pięknie do Gamero udało się zagrać, Gamero mija bramkarza, lewa noga, no i mamy 2-1. Kurczę, to wykończenie naprawdę jest imponujące i ta zwinność, myślę, że tempo ma w sumie wystarczające, nie potrzeba mi szybszego napastnika. Znaczy wiadomo, no im więcej tempa, tym lepiej, ale też nie ma na co narzekać na tej karcie. Jeszcze raz. Gamero, tym razem chciałem wykończyć trochę inaczej i Thibaut Courtois na posterunku, a szkoda, bo to mogło być 3-1, to mecz mógł być praktycznie już zamknięty. Ale wiecie co, Wijnaldum też potrafi. Naprawdę, tym gościem gra mi się super w składzie, który obecnie posiadam i raczej nie będę chciał na razie zmieniać właśnie Wijnalduma, bo widzicie, jakie on bramki strzela i mam jeszcze rage quit mojego przeciwnika, no proszę. W sumie tak patrząc na mój skład i na ławkę rezerwowych przede wszystkim, to tak, Mesut Özil będzie do przepalenia zdecydowanie. Te czerwone karty na razie sobie zbieram i kiedy nazbieram ich 11, to przepalimy to na SBC 86+. No i wydaje mi się, że w następnym tygodniu pojawiłby się tutaj właśnie Dembele, dzięki czemu nie musiałbym robić zmiany na początku spotkania, a później w trakcie meczu miałbym 3 zmiany właśnie takie jak Politano, Zaha i Promes, więc potrójna zmiana w ataku to byłoby coś pozytywnego według mnie, coś co by mi się też przydało właśnie, więc myślę, że to też będzie spoko opcja, no i pogramy sobie też Dembele, ale najpierw muszę na niego trochę nazbierać.
Nawet nie wiedziałem, że ukończyłem dwa wyzwania, jakoś tak po prostu grając z zawodnikami z Ligi Mistrzów. No zobaczcie, jedno i drugie gotowe, więc ja te paczki oczywiście sobie zaraz odpakuję. No i zobaczmy, co tutaj będzie w środku, czy ktoś dobry, czy jednak tak średnio. Paczka dwóch piłkarzy, no tutaj raczej nie liczyłbym na coś specjalnego, ale czasem w tych paczkach naprawdę fajne trafy ludzie mają. Niestety ja do nich nie należę, jak widzieliście od razu, karta złota nieświecąca, także no rzadki to jest, ale silver tutaj, super. Przejdźmy w takim razie do tej drugiej paczki. Mała paczka piłkarzy Elektrum, 6 zawodników, w tym jednego rzadkiego. Tylko jeden rzadki zawodnik. No, jeśli to będzie jakiś Cristiano Ronaldo, to jak najbardziej to oczywiście przyjmuję. No walkoutu nie ma, ale są flary takie dość duże. Czy to jest Mahrez? Kolejny. Ej, co ja mam z tymi skrzydłowymi w tej FIFA? W tamtym roku trafiałem obrońców, a w tym roku lewo i prawo skrzydłowi to są normalnie non-stop. To jak już tak dajecie, to dajcie Messiego przynajmniej. Jak sobie tak zobaczycie na mój klub i na karty niewymienne, takie właśnie jak Chiellini, Özil czy Di Maria, ja mam sporo kart, które mógłbym przepalić w jakimś SBC, właśnie Wijnaldum, Douglas Costa, Mahrez teraz, takich ocenianych na 83-84 albo nawet więcej, tylko na razie nie wiem jeszcze, w jakim SBC te wszystkie karty sobie poprzepalać na spokojnie. Jak macie jakiś pomysł, to oczywiście dajcie znać pod spodem w komentarzu. No i na koniec dzisiejszego odcinka, jak zawsze co tydzień zobaczcie na najciekawsze mecze, które na nas czekają. No i muszę wam powiedzieć, że są naprawdę hity w tej kolejce, bo jest Liverpool Manchester City, czyli mecz w Premier League oczywiście. Chętnie sobie to spotkanie zobaczę. I w lidze włoskiej Juventus kontra Milan, także bardzo jestem ciekaw tych dwóch spotkań. Oczywiście od tego, oprócz tego będę pewnie oglądał mecz Realu Madryt tradycyjnie i Barcelony sobie gdzieś tam zerknę. Dajcie znać, co wy sądzicie o tych spotkaniach, które z tych meczów będziecie oglądali i właśnie dlaczego. Napiszcie spodem w komentarzu, po prostu jestem ciekaw. A dla moich pełnoletnich widzów pamiętajcie, że piłkę nożną można obstawiać na efortuna.pl. Pod spodem w opisie znajdziecie też link do mojego sponsora kanału, gdzie znajdziecie również bonusy, które dla was są przygotowane specjalnie. To byłoby na tyle, widzimy się oczywiście na live z okazji Food Champions, także zobaczymy, jak kolejne Food Champions w moim wydaniu będzie wyglądało. Dziękuję, że byliście, no przepraszam, że to się nie pojawiło wczoraj, no ale sami wiecie już dlaczego, mówiłem wam na początku, także do następnego, na razie, łapka w górę, jak się podobało. I piona.